Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play na... przyzwyczajenie stare. Hokus pokus, różowa pantera i jesteśmy nad Morzem Czarnym, czy dobrze pamiętam? Chyba tak. A co to jest? Mogę podnieść kamień. Hej, ty żyjesz! Ty też! Ale to jest Morze Martwe, nie powinno być tutaj żadnej żywej istoty. Różowy głąb! Ponad 16 lat temu doktor Elizer Volcani dowiódł nieprawdziwości tego twierdzenia. Wpierw znaleziono jakieś mikroby, potem jednokomórkowe algi, a teraz mnie! Gatunek grzyba nieznany dotąd nauce. Ale jak coś mogło przetrwać w tak słonej wodzie? Nigdy nie lekceważ potęgi mikroskopijnych grzybów, przyjacielu. Mały, śliski grzyb. Wygląda na to, że ten mały koleś jest jedyną formą życia w tej okolicy. O. Co my tu mamy? Czy mogę coś dać temu gościowi? Chyba to mogę mu dać. Hej, popsujesz sobie wzrok. Wypróbuj te gogle. Wreszcie jest z ciebie jakiś pożytek. Dziękuję ci za okulary. Nie ma za co. I teraz jego szczypcami mogę podnieść tego grzyba, z tego co pamiętam. Ostrożny. Nice. Wiaderny. Nie! Opa, gościu. Wysuszył Morze Martwe. Co za... Ale akcja! Chyba mnie przegrzało. Mam jakieś dziwne jazdy. No możliwe. A teraz ten struś. Kliknijmy go. Pyk. Dzień struś za wysuszenie tego bajora. Mogę teraz pójść do domu. Pozwól mi okazać wdzięczność. O ja pierdziel. Jest twoje, koleżko. Wow, ale wielkie jajo. Dokładnie tak. Waży swoje. Piosenka! Nice. Ktoś kiedyś cię zapyta, jaki jest najlepszy ptak? No, wspomnij moje słowa i odpowiadaj tak! Poznaj Strusia, tak! Czyli mnie! Poznaj Strusia, tak! Ród nie dorówna nigdy mnie, bo czy ktoś ćwiczy boks tak jak ja? Raczej nie! A oto w narożniku widzimy mierzącego 2,5 metra wzrostu i ważącego ponad 130 kg strusia! Kto podejmie wyzwanie? Poznaj strusia! Pedro!
A myślałem, że to kangury ćwiczą boks. Nawiązanie do tego. Do strusia pędź wiatra, dobre. Więc chyba na Morzu Martwe już wszystko skończyliśmy. Chyba mamy jajo. Mamy tego jegomościa. No i co, chyba to tyle. Możemy wracać do tego czarodzieja? A może coś tutaj nowego odblokowało? Nie. Nie jestem pewien, czy na Syberii jeszcze możemy coś zrobić. Nie, mamut. Mamut. Co z nim tylko trzeba zrobić, a to jest pytanie. Nice. Haha! To może być niebezpieczne. Dzieci, nie próbujcie tego robić w domu. Okej. Okay. Spróbuję jutro. Dobrze! Ale straciliśmy jajo. I zapomniemy. Dobra. Sorry, musisz tak skakać. Okej, i teraz mamuca pakujemy do naszej kieszonki. Wybieramy się na wycieczkę. Będziemy mieli problem z transportem. Halo? Nie chcę się wtrącać, ale jestem cyrkowcem, który jest winien komuś przysługę. Z radością ci pomogę. Dzięki, świetny z ciebie kumpel. Imponujące. Ale glepnąłem. Ale glepnąłem. Zobaczmy, jak on wygląda tutaj. O Jezu, jaki biedny. Ale nie. Epic. Epic. Ja pierdzielę. Dobra, więc chyba teraz możemy już wrócić do naszego mini Merlina, co nie? Chyba tak. Więc zróbmy to. Let's just do it. Dobra, też widzieliśmy. O, to jest nowe. Ja nie mówcie, że mogę coś zrobić. Nie mogę tam wrócić. Wiaderny wypatroszy mnie za zwinięcie księgi i czarnej dziury. Myślałem, że słyszę, jakby ktoś tam gadał w tle, ale... Może to po prostu moje zwiny. Wow. To jest imponujące. Mały gówniarz, który próbuje być czarodziejem, zrobił coś takiego. Przybywam ze składnikami. Świetnie. Gdzie to wszystko jest? Co mi jest potrzebne? Już wiem, czego potrzebujemy do odczarowania Violet. Aby stworzyć nieśmiertelną syrenkę, potrzebuję jedynej rzeczy żyjącej w najbardziej słonym morzu świata. I szeroki uśmiech. I to taki, który poznał kiedyś dotkliwe zimno. Świetnie. Gdzie to wszystko jest? Aha, czyli może martwe, nie czarne. Dobra, więc to jest jedna żyjąca istota. Kurde, muszę ją zabić. Czy to właściwie nie przeczy samemu sobie? Aby stworzyć nieśmiertelną syrenkę, musiałem znaleźć to. Jedyną rzecz żyjącą w najbardziej słonym morzu świata. Żegnaj. Czy to wszystko? Czego jeszcze potrzebujemy? Serio? No i chyba ten mamut. Ale jego też będę musiał zabić. The fuck? Co to właściwie jest? Aby stworzyć magiczną księżniczkę, potrzebujemy szerokiego uśmiechu,
który poznał dotkliwe zimno. No i? Mamuty mają bardzo szerokie uśmiechy. No i bardzo marzły. Ten się jakoś nie śmieje. Liczę na ciebie. Znasz jakieś fajne dowcipy. Co to jest? Chodzi i bije. To stary jak świat. Zegar. Dresiarz. Mieszkał w lesie i nie zna młodzieńców z paskami na dresie. Własnym uszom nie wierzę! Jestem uwięziona w ciele ogla, a wy co? Opowiadacie jakieś krowiejskie dowcipy w ruchowej bestii! Holy shit! Tu szeroki uśmiech. W miarę. No, to jakoś nam idzie. Nie damy sobie rady bez elementu ninji. Nie dałoby rady zapisać ją na jakiś kurs, albo co? Chcę walczyć jak ninja! Lepiej coś wykombinuj. A nie mogę jej po prostu zadać po dupie paskiem? To by wystarczyło. Dobra, więc muszę, nie wiem, gdzieś chyba do Chin się udać. Więc dobra. Violet wystrzeliła swój mózg po prostu. I... No nie, no nic nowego. Coś musiałem przeoczyć, albo coś jest w domu. Zobaczmy, może coś jest jednak w domu. I po prostu to przeoczyłem za pierwszym razem. Ale wydaje mi się, żebym to coś takiego zauważył, tudzież pamiętał. Więc nie wiem, może jednak jest tu jakiś posąg. Zobaczmy, może coś są teraz. Więcej ludzi? Tak, teraz mam z kim gadać, kurde. Pogadamy z nią. Witam. Czy te wąsy są ci jeszcze potrzebne? Raczej tak. Dlaczego pytasz? Jestem doktor Tadziarski, najlepiej opłacany chirurg plastyczny w okolicy. A oto moja żona, Ela, samoróbka rzeźbiarska. Zrobiłem ją u siebie z usuniętych części ciał moich pacjentów. Tak sobie wykombinowałem, że może mógłbym wykorzystać jakoś twoje wąsy, aby upiększyć moją małżonkę. Boże, nawet nie chcę się pytać, do czego by ci były potrzebne. Bardzo ekscytujący wieczór. Bardziej ekscytujący, niż ci się to może wydawać. Chyba tutaj nie pasuje. Wyluzuj, jest w porządku. Przez całe życie starałam się zapoznać z personami z wyższych sfer. Lecz zawsze coś mi nie wychodziło. Nie lepiej więc dać sobie spokój z tymi bogatymi sztywniakami i spokojnie żyć... Na przykład w wiejskiej, sielankowej głuszy. Wiejska głusza, dobre sobie. Teraz mam kasę taką samą jak oni, nie słyszałeś? Przecież wygrałam w środę miliard. Teraz kupię tą całą kolekcję, żeby pokazać, iż mam nie gorszy gust od tych wszystkich nadętych bufonów. Szatański plan. Ale... Na cholerę ci coś... Czego po pierwsze i tak nie użyjesz, po drugie ten jest kompletny brak gustu. Posiadanie czyichś zębów to już jest kolejne okropne, ale dobra. Będziemy z nią. Moja córeczka? Nie, są bardzo zajęte. To znaczy, wszystko w porządku. Okej, okay, pogadajmy z nią. I wtedy mnich pyta się żółtego królika, gdzie jest Józef Tkaczuk? No i ja powiedziałam, no nie wiem, ale może znajdziemy. Och, znalazłam. Patrzcie, jaki mam piękny lakier. To było creepy. Okej, pogadajmy z nią. Ona jest tutaj jedyna, która jakoś wygląda. Nie będę się bawiła w zapoznawcze ceregiele i od razu zaznaczę, że mam kupę kasy. Spoko. Graba, różowy przyjacielu, jestem Zenon Wielka Wydma. Strasznie fajnie cię zapoznać. Czy jesteś może jakoś spokrewniony z Piaskiem Piaseckim Plażą? Jestem jego największym fanem, mam wszystkie jego płyty. Jesteśmy z Piaskiem Plażą niemal jak bracia. Właśnie wydałem nową płytkę, będzie hitem, wiem to. Nie wątpię, człowieku, nie wątpię, jesteś wielki.
O tak, człowieku, dokładnie tak. Powtórz to jeszcze dwa razy. Nie wątpię, nie wątpię. Tak, człowieku, jeszcze raz. Nie mogę, mam kupę spraw na głowie. Ej, pasek. Akurat. Wcześniej go tu nie było. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyda się czarny pas. Dokładnie. Na przykład teraz. Ale wcześniej go tu nie było. Mam lekkie déjà vu co do tych słów. Dobra, więc teraz musimy iść do naszego magika od siebie boleści i dać mu czarny pas. Ponieważ to jest czarny pas, który stereotypowo należy zawsze do ninji. Przybywam ze składnika... Świetnie! Gdzie to wszystko jest? Liczba pojedyncza, składnik! Dobra, jest czarny pas, kurde. Teraz cię nim zleję pod... za czary. Głowę dam, że ten czarny pas tak uzbroi naszą małą księżniczkę, że bez trudu będzie mogła położyć dorodnego wielbit po siłowni. Abrakadabra, niech czar się dokona. Niech się zjawi księżniczka na miejscu tego potwora. Ups. Lel. Ty jesteś... księżniczką umierającą z głodu i zakręconą z pragnienia. Nie. Fantastyczna przystawka. Własnym oczom nie wierzę. Zadziałało. Jesteś... nie. Martwa. O, lewicuje. Odpoczywa lewitując. Odpoczywa. Mały relaksik pod sufitem. Oszalałeś? Właśnie zeżarła moje zatrute jabłko. Zabójcze jabłko. Rany Julek. Co teraz będzie? Kurczę, co za dzień. Słyszysz mnie? Takie dni jak ten trzeba przespać. Zawsze patrz na jaśniejszą stronę problemu. Pamiętaj, że wciąż jesteś... masz rację, masz przechlapany dzionek. Co my teraz zrobimy? Nie panikuj, przecież cała ta akcja z otrutą śpiącą królewną to standard. Przecież w każdej bajce pojawia się ten motyw. No oczywiście, że wiem, jak odwrócić to zaklęcie. Nigdy nie mówiłem, że tego nie wiem. Tak na dobrą sprawę, zaklęcie nie stanowi tu żadnego problemu. Od razu mi lepiej na tanku. No to dawaj, ulecz ją i napraw przy okazji resztę mojej księgi wiedzy. No, tak! Mogę odwrócić to zaklęcie. Niestety, nie mogę uczynić tego teraz. Problem w tym, że będę potrzebował nowych magicznych składników, żeby odczarać śpiącą królewnę. Nieśmiertelną, magiczną księżniczką, ninja, syrenkę. Rozumiem. A jakie składniki będą nam potrzebne? To bardzo dobre pytanie. Odpowiedź jest banalna. Oświecisz mnie? Tak. Jasne. Aby ocucić otrutą księżniczkę, potrzebujemy tylko dwóch rzeczy. Nośnik ludzkiej duszy i błagania czerwonej głowy. Nośnik ludzkiej duszy i błagania czerwonej głowy? Tak, luzik. Rusz się, różowa pantero, bo życie tego dzieciaka wisi. To jest... lewituje na włosku. Czy twój głos się zmienia? Chyba przeżywasz mutację nieco wcześniej niż twoi rówieśnicy. Cieszę się, że mogłem przy tym być. Bo jest niepokoza? Pośpiesz się, różowy! Musimy obudzić Violet! Masz przechlapane, gościu. Dlaczego ja ci jeszcze w ogóle pomagam? Powiem tyle, że no... przyznam, że gdyby nie fakt ogona, chociaż w sumie to... Ale no, gdyby nie fakt ogona, to przyznam, umówiłbym się na herbatę. I gdyby miała lepszy głos. To też w sumie, ale dobra, no. Innymi słowem, spalajmy stąd! Jest! Dobrałem idealnie słowo.
Dobra. Gdzie tym razem będziemy? Ło! Oho! Dobrze! Chodźmy tutaj. Nie wiem, czy to jest dobrze, ale chodźmy tutaj. Cześć, chłopaki. Mogę wkręcić się na wasz jachcik? To nie jachcik, Rudziuś, to łódź rybacka. To może złowimy jakieś sztuki? Za różowyś, przyjaciel. Okej. Okay. Co on robi? The fuck? Chyba wszy wydłubuje. Spróbuj tak. Pójdzie szybciej. A ty co robisz? Modlisz się? Modlę się o wiatr, żebyśmy mogli żeglować. I o jedzenie, żebyśmy mogli się podziwić. I o pieniądze, zdrowie, piękne kobiety czekające na przystani. I o... Przepraszam, trochę pojechałem. Faktycznie. Przesadziłeś. Łatwo ci osądzać. Wpadłeś tutaj na chwilkę, by zgodnie z ideą niezbyt mądrych gier przygodowych znaleźć jakiś przedmiot potrzebny do ukończenia gry. A my tu tkwimy na słońcu parę dni i nic, ale to nic nie wskazuje na to, by choćby maleńki zefirek dmuchnął w nasze żagle. Przepraszam, nie wiedziałem. Obiecuję, że przy okazji skonsultuję się z Grażyną Padę. Może będę miał jakieś pomyślne wieści. A żeś goście pojechał? Piękne kobiety czekające na nas przy porcie i... No trochę pojechałem. That just make my day. Po pierwsze, zastanawiam się, co on chciał dalej powiedzieć, to po pierwsze, a po drugie, też bym się za to modlił. Może nie przy porcie, ale okej. Okay. Dobra, weźmy ten worek. Nigdy nie wiadomo, kiedy taki worek się przyda. No, żeby kogoś zabić na przykład. To płetwa i ogon wielkiego rekina! No shit. Jakiego grzyba ktoś miałby obcinać rekinowi płetwy i ogon? Powód jest bardzo prosty. Pieniądze! Pieniądze? Potworne. Nie przyszło wam do głowy, że pieniądze to nie wszystko? Taka lajfa, koleś! Taka lajfa, koleś! To co? Coś puściutki ten garnuszek. Załoga musi być głodna. No to co? Wskakujemy do wody, żeby im przynieść żarcie. Ojene. O! O kurde. A ty kim jesteś? Czym jesteś? Cześć! Jestem wężem morskim. W moim ciele jest tyle trucizny, że bez trudu mogę powalić 70 dorosłych mężczyzn. Jestem najbardziej jadowitym wężem świata. Czaisz bazę? No to co, stary? Piątka! A nie, chwilę, zaraz. Co ja cię złapę, żebym cię przypadkiem nie dotknął? I leżeć mi w tym worku, dopóki nie wypuszczę. Może zburzę imidż twardziela, ale mam nadzieję, że ten wąż mnie nie dziabnie. W szczególności, że gadałeś pod wodą. To już na serio nie zburzysz tego imidż. Twardziela. Są chyba ostrygi, z tego co pamiętam, albo coś w tym stylu. Ale ten dźwięk jest nieprzyjemny. Nie wiadomo, kiedy przydadzą ci się skorupiaki. Skorupiaki. Ja pierdzielę, ale mnie po prostu dreszcze przeszły na plecach. O kurde. Jaki ten dźwięk jest nieprzyjemny. Dobra, wychodzimy stąd. Tego rekina... Nie, chwila. Wróćmy jeszcze do tego rekina. Tylko po to, żeby z nim pogadać. Może się czegoś od niego dowiemy. Stary, pomożesz? Kombinuję nad dobrym tekstem epitafium. Na razie wymyśliłem coś takiego. Tutaj spoczywa jeden z ostatnich białych rekinów, którego pocięli głupi ludzie, by jakieś snoby mogły zjeść jego płetwy w drogiej, pretensjonalnej restauracji. Może być? A swoją drogą, co za głupi los mnie spotkał? Ale pan
bandytyzm. Rekinie, nie łam się. Obiecuję, że odzyskam twoje płetwy albo nie nazywam się Różowa Pantera. Byłbym wdzięczny, Różowa Pantero. No dobra, ale teoretycznie co ci to da, że odzyskam płetwy? Nie przyszyję ich przecież. A w szczególności nie w morzu. No nie wiem. Wróćmy na statek. Damy im żreć. Bo z jakiegoś powodu zeżrą skorupiaki. Ej, panowie! W tym garnku jest tyle żarcia, że powinno starczyć dla wszystkich. Super! Ze skorupiaków można zrobić świetną zupę. Te twarze. Doskonałe. Najlepsze skorupiaki, jakie w życiu jadłem. GG. To ja sobie teraz wezmę to. Teraz, kiedy wszyscy zajadają się zupą ze skorupiaków, pewnie nie zauważą, że zabrałem im płetwy rekina. Plan doskonały. Doskonały. Dokładnie. Właśnie to powiedziałem. Plan doskonały. No dobra, może po prostu nie, chcę do grobu te płetwy, ale na serio, ostatnimi czasy to jest to jest nawet chyba podejrzewam karane śmiercią takie traktowanie rekinów. Może i są niebezpieczne, ale to bądź też są, też to jest jakieś życie. Dobra. Wydaje mi się, czy po prostu te płetwy mają zgliczowaną paletę. Może mi się tylko wydaje, w końcu to jest gra o kolorach 32-bitowych? Chyba tak, 32 bity. Okej. Wiaderny znowu, serio? Znów mogę pływać i cieszyć się życiem. Super! Nie. Dzięki, stary, wielkie dzięki. Wiesz, tak sobie myślę, że może przerzucę się na wegetariańską dietę i zacznę uprawiać jogę. Trzeba nad sobą pracować, no nie? Spoko, niezły pomysł. Słuchaj, mam do ciebie prośbę. Utknąłem na tej łajbie, zaś na powierzchni jest bezwietrzna pogoda. Może mógłbyś mnie podrzucić? Jasne, cała przyjemność po mojej stronie, różowa rybo. No i będziemy mieli kompletnie w dupsku tych gości, bo przecież no w sumie w ogóle nam nie pomogli. Ha. No to co? Płyniemy! Na Wyspę Smoków? Jak sobie życzysz? No to na Wyspę Smoków w takim razie. On wie lepiej ode mnie, więc powiedzmy, że na Wyspę Smoków. Nie. Nice. Mogę wrócić tu? Albo płynąć tu, dobra. A więc tak, ludzie, zakończymy sobie tutaj. Bo tak. Więc tak, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć, pa pa!